Ale piękna jemioła. W jakiej cenie taka jemioła? Po 30 zł. Bierzemy, taka śliczna, trzeba wziąć. Tylko powinienem zapłacić teraz. Witajcie na naszym kanale. Witajcie. Jak zwykle mamy dla Was coś ciekawego, typowo świątecznego. Dziś będziemy mówić o jemiole. Wiem, że Adrian poszedł na targ i kupił specjalnie jemiołę, bo chcemy pokazać, że jemiołę można oczywiście ozdobić. Nie tylko taka goła musi wisieć pod sufitem. My też tutaj mamy, o proszę, taką jemiołę. Widać kulki, o piękna. Ja tylko opowiem kilka słów, kilka ciekawostek o jemiole. Na pewno ludzie się będą pytali o tą jedną najważniejszą rzecz związaną z jemiołą. O tym też oczywiście będzie. Jemiołę od czasów Hipokratesa lekarze zalecali do leczenia różnych chorób, zwłaszcza padaczki i na zaparcia. Sok lub proszek uzyskany z liści, jagód lub łodyg jemioły podawano jako napój lub nakładano jako plaster lub maść. Do dzisiaj to się stosuje. Jeden z mitów nordyckich głosi, że bóg Baldur został zabity strzałą z jemioły. Przygotował ją bóg Loki i dał ją ślepemu bratu Baldura o imieniu Hodur. Hodur strzelił z łuku i zabił Baldura przez przypadek. Od tego czasu ludzie się zaczęli całować pod jemiołą. Dlaczego? Czy jak to jest związane jedno z drugim? Tego no wam nie powiem, to dziwolne. Natomiast wiadomo tylko jedno, że albo ten bóg Baldur był taki słabowity, albo jemiołę mieli wtedy taką twardą, bo nie wyobrażam sobie, żeby z tego zrobić strzałę i kogoś zabić. No ale legendy to różne rzeczy nam przekazują. Ale w USA całowanie pod jemiołą to był skomplikowany proces. Washington Irving napisał, że mężczyźni całowali kobiety tyle razy, ile było jagód na jemiole. Oj, tutaj mamy sporo. Zrywali jagodę po każdym pocałunku. Ale no, chyba nie robili tego używając aucertobium, tak? Jest taka odmiana jemioły, bo ona ma takie jagody, duże, białe, które jak się dotknie, to one strzelają i wybuchają. Więc chyba nie była zbyt praktyczna. Oj, pewnie nie. W Cornwallii robiono z jemioły kopię krzyża. Lecznicze zainteresowanie jemiołą pojawiło się na początku XX wieku, kiedy to określono potencjał jej w leczeniu raka. Rudolf Steiner opracował metodę leczenia raka, a Ita Wegman, to była taka słynna lekarka, która zastosowała ekstrakt z jemioły u pacjentów z rakiem. Do dzisiaj prowadzi się te badania i rzeczywiście ten wyciąg z jemioły, wywar, jest czymś bardzo obiecującym w leczeniu tej straszliwej choroby. Ale my, powracając do tematu samej jemioły, chciałbym, żeby Adrian powiedział kilka słów na temat w ogóle tej rośliny. Co to w ogóle jest ta jemioła? Bo to tak wiemy, że to rośnie, że to jest pasożyt, ale tak. Dokładnie mało wiemy na jej temat. Mhm. Jemioła jest bardzo ciekawym organizmem, bardzo ciekawą rośliną. Jemioła viscum album jest tak naprawdę półpasożytem. Ogólnie mówimy, że jest to pasożyt, ale tak naprawdę określa się jako półpasożyt z tego względu, że ona samodzielnie przeprowadza fotosyntezę poprzez właśnie swoje ulistnienie, natomiast wodę i składniki pokarmowe pobiera z rośliny, na której bytuje. Czy za pomocą specjalnych przystawek jemioła się przyczepia, później wypuszcza właśnie takie korzenie, które tuż pod korą mogą wrastać także w drewno i właśnie za pomocą nich pobiera wodę i składniki pokarmowe. Ogólnie jeśli chodzi o jemiołę, to jest to roślina zimozielona. Liście są zimozielone, zabarwione mogą być od takiego koloru jasnozielonego poprzez oliwkowo-zielony do ciemnej zieleni. Są łagodne, są takie szeroko lancetowate, na wierzchołku łagodne, nie są zaostrzone, także to wyróżnia jemiołę. Ciekawostką jemioły jest też kwitnienie, bo trzeba wiedzieć, że jemioła kwitnie. Żeby wydała owoce, musi najpierw zakwitnąć. Jemioła kwitnie bardzo wczesną wiosną, zwykle już w marcu bądź w pierwszej połowie kwietnia, jednak kwiaty jemioły, które ukazują się w kątach liści, są bardzo drobne, niepozorne.
w kolorze żółtym i osiągają zaledwie 2-3 mm, stąd też nie zawsze można je zauważyć. A gdzie szukać jemioły? Bo no, na targu? Oczywiście, my jemioły akurat zakupiliśmy na targowisku, jednak rośnie na drzewach, na wielu gatunków drzew, zwłaszcza liściastych, można ją spotkać. Jest dość popularnym gatunkiem, rozpowszechnionym właściwie w całej Europie i zachodniej części Azji. Także można ją spotkać na wielu gatunków drzew. Uważa się, że występuje na ponad 200 taksonach drzew. Także jest dość powszechna. U nas w Polsce szczególnie upodobała sobie między innymi topole, ale także gatunki klonowate, także jest mnóstwo gatunków, na których można ten gatunek spotkać. A jak się rozmnaża taką jemiołę, bo przecież ona tak przeskakuje z drzewa na drzewa, czy... Jak właśnie można zauważyć, jemioła występuje bardzo licznie z reguły na drzewach. Co do rozmnażania, tutaj pomocne są szczególnie ptaki w rozmnażaniu jemioły. Przede wszystkim niektóre gatunki ptaków żywią się tymi kulkami, tymi niby jagodami, a następnie wydalają i wraz z nasionami. Tutaj dodam, że w takiej jednej niby jagodzie znajduje się od 2 do 6 nasion i tutaj gatunkiem takiego ptaka, który szczególnie właśnie sprzyja jemiole i ułatwia jej rozmnażanie, jest chociażby jemiołuszka. Ale także inne gatunki ptaków mogą przyczynić się do rozmnażania tego gatunku, chociażby poprzez zrzucanie tych niby jagód, które zatrzymają się gdzieś w spękaniach kory i już po prostu mogą się dzięki temu rozsiewać. Czyli jemiołuszka to najprawdopodobniej pochodzi od jemioły. Tak, ten gatunek właśnie ptaka upodobał sobie jemiołę i tutaj chętnie się żywi tymi kulkami, które utrzymują się zresztą przez całą zimę, stanowią dla niej cenny pokarm. A jak określić wiek jemioły? Bo nie wiemy, czy ta jemioła z tyłu jest stara, czy młoda. Właśnie już tej jemiole, którą tutaj mamy, już podczas zakupu przyjrzałem się jej, ta jemioła ma około 10 lat, którą tutaj mamy za sobą. Wolno rośnie. Dość wolno rośnie, a wiek jemioły można określić bardzo łatwo. Jak widzicie, jemioła ma charakterystyczne rozwidlenia, tworzy charakterystyczne rozwidlenia. I każde takie rozwidlenie to jest jednoroczny przyrost od tego rozwidlenia właśnie. I liczymy, ile takich rozwidleń ma jemioła na jednym pędzie. I wówczas możemy określić jej wiek. Ta akurat ma około 10 lat. A wiem, że przygotowałeś dla nas, znaczy twoja żona przygotowała, chociaż ja nie mam wątpliwości zdolny, że również przygotowała taką dekorację. A pokażmy efekt, Adrian, bo wiem, że przyniosłeś. Tak, tutaj mamy taką jemiołę właśnie już udekorowaną. W zasadzie jest to taki pęczek z tego względu, że do dekoracji najlepiej nadają się niewielkie właśnie kule jemioły, takie gęste, zwarte, kiedy one są, nadają się najlepiej. Bądź też właśnie takie pęczki, kiedy one są właśnie takie gęste, zbite. Wtedy najłatwiej taką jemiołę udekorować. Do dekoracji można wykorzystać różne materiały, chociażby szyszki, gałązki świerkowe, zarówno żywe, jak i sztuczne, można tutaj wykorzystać. Owoce wszelkiego rodzaju, takie jak na przykład owoce ognika szkarłatnego, doskonale się nadają, zwłaszcza właśnie czerwono zabarwione odmiany tutaj. To także tutaj doskonale sprawdzą się w dekoracji. Dodatkowo jakieś wstążki, niewielkie bombki i można stworzyć bardzo fajną dekorację, którą można zarówno postawić na stole wigilijnym, jak i powiesić tuż pod żyrandolę. To chyba ostrożnie trzeba, bo te gałązki jemioły są bardzo kruche i te jagody też są takie trochę. Tak, zgadza się. Jemioła jest dość delikatna, jest bardzo krucha, także przy tworzeniu wszelkiego rodzaju dekoracji trzeba to robić naprawdę bardzo ostrożnie, delikatnie, żeby po prostu nam się nie połamała. Ponadto owoce też mają tendencję do opadania, także o tym też należy pamiętać. No, to teraz chyba już dużo wiecie więcej na temat tej rośliny. Adrian tu przedstawił prawie całą encyklopedię jemioły. Można by na ten temat napisać książkę. Natomiast my jeszcze mamy parę rzeczy do pokazania. Pierwsza sprawa to jest taka, że chciałbym pokazać, jak nam tutaj rośnie hiacynt. Tak. Pamiętacie nasz film o hiacyncie? My umieścimy go jeszcze raz, link do niego. Pokazaliśmy, w jaki sposób w uprawie hydroponicznej, w takim ślicznym słoiku,
przygotować na dzień babci hiacynt, no chyba zdążymy, nie? To... Zdążymy. Ten hiacynt jest około od 5-6 tygodni umieszczony właśnie w takim pojemniku, w słoiku z wodą. Już dobrze się przekorzenił, korzenie już objęły właściwie całą objętość tutaj słoika. Ponadto tutaj u góry już widać właśnie, że liście, które tutaj osłaniają pąk, bo pod tymi liśćmi już ukryty jest pąk. Ten pąk widać jest taki nabrzmiały tutaj, także te liście są już nabrzmiałe, to znaczy, że już pod nim ukrywa się pąk, który niedługo rozkwitnie, jeśli roślinę przenieślibyśmy do ciepłego miejsca. Także już niebawem, za kilka dni, tego hiacynta przeniesiemy do cieplejszego pomieszczenia i tam powoli rozkwitnie. Tak, pokażemy. Jak zauważcie, że ta cebulka, ona wisiała w zasadzie w powietrzu, nie dotykała wody. Myśmy wody nie uzupełniali, a jednak tej wody jest prawie tyle samo, tak, jak było. Wody jest pod dostatkiem. I to jest bardzo proste, nie trzeba o to w ogóle dbać, zostawić w takim miejscu. I samo sobie rośnie i babcie się będą cieszyć. Pokażemy to jeszcze wszystko w następnych filmach. Oczywiście już teraz nie zdążą ludzie tego, nasi widzowie nie zdążą już przygotować tego w ten Jeśli sposób. Jeśli chodzi, aby przygotować na dzień babci, to jest już za późno, dlatego że hiacynt wymaga przynajmniej 5-6 tygodni okresu chłodu. Tutaj właśnie mamy pomieszczenie dość chłodne z temperaturą około 10 stopni Celsjusza. Nie, w tej chwili to nie ma 10 stopni, no nie. No, to, teraz nie, no, ogrzewamy co jakiś czas nasz tutaj luksusowy dom ogrodnika, tak? Tak. Jeszcze jedna sprawa. Ponieważ rozgorzała dyskusja na temat cyprysika i jego szkodliwości ewentualnie dla człowieka, dla kotów i tak dalej, tutaj mamy akurat cyprysik wielkoszyszkowy i ktoś napisał w komentarzu na Facebooku, że to spróbujcie zjeść takiego cyprysika albo się nim wysmarować, tak? To no nie wiem, umrzecie czy coś, ale Adrian zjadł kawałek cyprysika i jak żyje, pokaż Adrian, że można zjeść. To znaczy, pozwól, tak. No daj tu na chwilę tutaj. Tak, tak. Cyprysik no, właśnie. Ogólnie zawiera, jeśli chodzi o jakieś związki, które mogą być im zawarte, to zawiera przede wszystkim olejki eteryczne. Proszę bardzo. Są one wysmaruje bardzo, bardzo, bardzo aromatyczne są one. Wysmaruje się cyprysikiem o... Cytrynowy zapach mają. I nie będę miał żadnych dolegliwości, jeżeli chodzi o to. A Adrian, pokaż to jeszcze, niech to wszyscy, cały nie, świat może widzi. Nie będziemy tutaj już nie zjesz? Degustować cyprysika, ale faktycznie dodam jeszcze, że mam tego mnóstwo u mnie w sklepie, przerzucam tych cyprysików setki w tej chwili, także praktycznie ręce mają cały czas kontakt no, z tą nie rośliną zjesz, cyprysika, to nie uwierzą. Nic się nie dzieje. Adrian, jest cyprysika, proszę bardzo. Nie oszukał, zjadł, a ja widziałem, jak zjadł cały kawałek. Tu chodzi tylko o to, że szkoda ci tego drzewka, prawda? Bo tak. Bo to jest ten. A ja się wysmarowałem cyprysikiem i jakoś, jak widzicie, żyję jeszcze i po prostu... I myślę, że jeszcze nakręcę parę innych filmów. Oczywiście z cyprysikami trzeba ostrożnie. Trzeba też wiedzieć, jaka to jest odmiana, jaki to jest gatunek. W zależności od, tak, od odmiany gatunku to jest... To akurat ryzywa... jest cyprysik wielkoszyszkowy Gold Crest Wilma. Jest to odmiana najpopularniejsza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie charakteryzuje się takim aromatem cytrynowym z uwagi na zawartość olejków eterycznych, które właśnie odpowiadają za ten aromat. Jest to gatunek dość bezpieczny, można go mieć w domu z powodzeniem. Jednak faktycznie, jak tam zwierzęta domowe, to wiadomo, należy gdzieś tam zachować zawsze jakąś ostrożność, niezależnie jaki to gatunek. Jaki to jest roślina, oczywiście, no kot potrafi się poranić o różne rośliny, potrafi zrobić różne rzeczy, natomiast koty są inteligentne, koty nie są takie głupie, to nie jest to, że kot będzie się ocierał od cyprysika, wiedząc, kot wyczuwa takie sprawy. Więc tutaj raczej bez obaw. Ale jeśli chodzi o koty, to są specjalne mieszanki właśnie traw, roślin dla kotów, które też my się właśnie bardzo szybko rosną, takie mieszanki i takie właśnie tutaj gatunki, głównie to są trawy, koty mogą bezpiecznie po prostu zjadać. Adrian dla dobra ludzkości zjadł kawałek cyprysika już kilkakrotnie. Ja wysmarowałem się już też kilkakrotnie tym cyprysikiem, ale nie róbcie tego w domu, bo
ktoś może być po prostu uczulony i ten, więc my to robimy na własną odpowiedzialność. Wy tego nie róbcie, my się od tej sprawy odcinamy. Należy pamiętać, że w roślinach są zawarte różne związki, różne substancje, oczywiście. Ale podobnie jest także po prostu z popularnymi produktami spożywczymi. Wiele osób ma alergię. Czy uczulenia na różne rzeczy, czy to choćby na gluten, jest takie popularne właśnie, wiele osób ma też uczulenie na białko, właśnie na laktozę, także tutaj są różne przypadłości, także trzeba mieć to na pusty, uwadze. Na pusty portfel. To także. No, przed świętami myślę, że wasze portfele nie będą aż takie puste. Jeszcze zdążymy wam złożyć życzenia świąteczne. Jak zwykle prosimy o subskrypcję. Jest już ich, tych subskrypcji coraz więcej, ale no powiem szczerze, wolelibyśmy mieć ich więcej, bo to jest taka motywacja, człowiek rano się budzi, patrzy w komórkę, o, zasubskrybowało tam 10 ludzi i tak dalej, to się chce pracować, a wszystko tutaj, co robimy, robimy za własne pieniądze. Tak. A wszystko, co oceniamy, robimy to w sposób niezależny, bo nie mamy sponsorów. Wszystko jest kupione za nasze pieniądze, z naszych pugilaresów, więc mówimy o pewnych sprawach tak, jak myślimy. Tak. To co? Subskrybujcie nas, poniżej będą linki zarówno do naszego Facebooka, jak też do filmu o tutaj o tym. Tak? Siecyncie. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.